Dobry wieczór. Przed mikrofonem Joanna Divina. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Zapraszamy Państwa na Arsenał Kultury. Każdy z nas wie doskonale, czym jest taniec, teatr i cyrk. No, to niby mało spokrewnione ze sobą sztuki, ale chyba tylko tak na pozór, bo w zasadzie tym dziedzinom może być do siebie naprawdę blisko. I jakie mają znaczenie dla współczesnego odbiorcy sztuk teatralnych? Porozmawiam dziś z moimi gośćmi, którymi są pani Anna Niedźwiedź, dyrektor Teatru Kortike w Poznaniu oraz dyrektor kreatywny spektaklu Ach te koty i Ach te koty nocą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pani Sandra Napierała, reżyser i choreograf spektakli Ach te koty i Ach te koty nocą. Dobry wieczór. Ja może od razu rozpocznę od gratulacji, bo mam takie wrażenie, że dziś w Poznaniu chyba wszyscy czekają na te spektakle. Bo to jeden tak naprawdę spektakl wyrasta z drugiego. I premiera Ach te koty nocą już jutro. Tak, dokładnie. I jeszcze nie dziękujemy za gratulacje, chociaż faktycznie spektakl już tuż. Czekaliśmy przez 26 lat mojej kariery robienia spektakli teatralnych. Pierwszy raz czekaliśmy na premierę 2 lata. I nie dlatego, że nie potrafiliśmy jej zrobić, tylko dlatego, że nie mogliśmy jej wystawić. No, wszyscy wiedzą, z jakiego powodu. Oczywiście był stres, czy będziemy mieli do czego wracać, bo to też nie jest takie oczywiste. Osoby, które nas znają, wiedzą, że w naszych spektaklach występują przede wszystkim dzieci, młodzież i dorośli artyści, którzy są zawsze taką perełką każdego spektaklu. Natomiast no, podstawą są nasi uczniowie, tym razem również uczniowie z innych placówek kulturalnych, ponieważ był casting do tego spektaklu. Natomiast no, baliśmy się, bo 2 lata to bardzo dużo. Natomiast wszyscy wrócili w pełni entuzjazmu i właściwie jak zaczęliśmy pracę, to mieliśmy wrażenie, że tych 2 lat nie było i to było fajne. Naprawdę energia wróciła taka sama jak 2 lata temu, pewnie nawet jeszcze wzmożona, bo jak już coś nam odebrano, to teraz jeszcze bardziej się cieszymy, kiedy mogliśmy do tego wrócić. Ja tak podejrzewam, że spektakle Ach te koty, znając przecież doskonale panią Annę Niedźwiedź, stawia na kult Mistrzostwa Świata. I ciała przede wszystkim, teatr tańca i pokrewne sztuki. Mam pytanie do pani Sandry, co dla pani było najważniejsze podczas tworzenia choreografii? Warto tutaj rozpocząć opowieść od tego, że razem z drugim reżyserem Łukaszem Banachem skupiliśmy się na samym początku w ogóle na stworzeniu historii, opowieści o kotach, ich przygodach i dopiero później przystąpiłam do tworzenia choreografii. Choreografie, które zobaczymy w spektaklu, są to choreografie w technice tańca jazzowego. Jest to taniec bardzo mi bliski. Można wyrazić nim wiele emocji, zaprezentować ciało w różnych fajnych pozycjach, kocich pozycjach, więc naprawdę praca przy spektaklu była fantastyczna, cudowna i rozwijająca. Koty składają się z materii, antymaterii i fanaberii. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie będą wasze koty. Tak, właśnie, my tutaj obie jesteśmy pełne entuzjazmu, bo no przede wszystkim mam nadzieję, że nasze koty wszystkich zaskoczą, tak jak zawsze zaskakujemy naszych widzów, ale no więcej nie zdradzę. No chociaż może troszeczkę. Będą niepokorne, dzikie, ciekawe świata, zaziorne. Też wiem, że ten spektakl jest inspirowany tak naprawdę sztuką cyrkową. I używając jej środków wyrazu, musimy pamiętać o tym, że to jednak cały czas jest teatr, prawda? Czy tutaj pojawiają się też kwestie słowne? Czy stawiacie tylko i wyłącznie na ruch ciała, na gibkość tancerzy? To znaczy w każdym naszym spektaklu jest połączenie sztuk, bo to jest coś, co ja ukochałam od samego początku i na pewno inspiracją do tego, żeby szukać różnych metod ruchu są moi uczniowie, czyli dzieci, dlatego że taniec klasyczny, balet jest niezwykle wymagającą techniką tańca, najbardziej wymagającą chyba ze wszystkich technik ruchowych, jakie znamy, dlatego że trzeba mieć idealne ciało. A z idealnym ciałem no nie rodzi się 100% dzieci czy później dorosłych osób, nawet jeśli niektóre się z takim ciałem urodzą, to nie zawsze
wytrwają w tej technice lub w ogóle w zawodzie tancerza. I dzieci, które bardzo chcą się ruszać, mają to w sobie, mają to w naturze, inspirowały mnie do poszukiwania różnych metod, żebym nigdy nie musiała powiedzieć któremuś z nich: ty nie wyjdziesz na scenę, bo się nie nadajesz, bo nie masz odpowiednich stóp, bioder, nóg i tak dalej. Bo to jest bardzo przykre dla każdego dziecka i myślę, że dla każdego człowieka, i trzeba dać mu możliwość ujścia tych emocji czy talentu, tej miłości do teatru, do sceny. I faktycznie te lata, które spędziłam z dziećmi, spowodowały, że doszliśmy również do elementu, teraz to już jest bardzo ważny element naszych spektakli, czyli do technik cyrkowych, do technik akrobatycznych, do technik aerial. I moim odkryciem właśnie największym w mojej karierze było połączenie baletu, tańca, bo w tym wypadku, tak jak pani Sandra mówi, jazzu, z cyrkiem. To jest coś, co uwielbiam i mam nadzieję, że wielu osobom się to podoba, dlatego że nie każdy, kto przychodzi na nasz spektakl, kocha balet czy taniec, a jednak znajduje coś dla siebie. Ale cyrk w teatrze, no to wbrew pozorom to nie jest chyba taka łatwa sprawa. To w ogóle nie jest łatwa sprawa. Po pierwsze, jest bardzo ciężko o to, żeby mieć wspaniałych artystów, bo Polska ma, no nie chcę się opowiadać na temat historii polskiego cyrku, bo aż tak nie wnikam, natomiast wiem, że to nie jest, no nie jesteśmy w pępkiem świata, jeśli chodzi o cyrk, wręcz przeciwnie. Kojarzy się źle ludziom, kojarzy się ze zwierzętami, z wykorzystywaniem tych zwierząt, z jakąś taką biedą, z takim cyrkowym życiem. Bardzo złe skojarzenia mają ludzie. I natomiast czasami niepoważnie traktuje się. Właśnie, dokładnie tak. A są to niesamowici ludzie o wielkim talencie, wielkiej miłości do teatru i do sztuki. I w momencie, kiedy się odstawi te zwierzęta biedne, których absolutnie, to w ogóle straszne, że to się działo i mamy nadzieję, że już się dziać nigdy nie będzie, a ludzie potrafią zrobić tak niesamowite rzeczy. I u mnie w poprzednim spektaklu na przykład mieliśmy małpy na kołach i jestem przekonana, że ludzie widzieli w tych małpach małpy, takie zoo. I to, o to chodzi. To jest właśnie ta zabawa ruchem. A my mamy to szczęście, że mamy wspaniałych pedagogów. Jednym z nich jest właśnie Łukasz Banach, który jest też reżyserem. Czy pani Anna Suli, która niespodzianka wielka dla wszystkich, ponieważ jest jedną z solistek w tym spektaklu. To są osoby prawdziwego cyrku. I naprawdę warto przyjść, żeby zobaczyć tych ludzi, bo tych ludzi no nie ma. A my mamy to szczęście, że mamy możliwość współpracy z nimi, a oni uczą naszych uczniów, więc my wychowujemy kolejne pokolenia, które potrafią sztukę cyrkową wdrożyć w życie. Ja jestem też ciekawa, czy państwo w tym spektaklu stworzyli nowe oblicze sztuki cyrkowej. Myślę, że tak. I chciałabym tutaj powiedzieć, że ciekawym połączeniem jestem ja, jako reżyserka, i Łukasz Banach, o którym wspomniała pani dyrektor, który wywodzi się właśnie ze sztuki cyrkowej. To jest człowiek cyrku. Dorastał w świecie akrobatyki, uprawiał akrobatykę sportową, natomiast jako młody człowiek zainteresował się cyrkiem i rozwijał wszelkie umiejętności ekwilibrystyczne i umiejętności związane właśnie z cyrkiem. I w momencie, kiedy zasiedliśmy do tworzenia tego spektaklu, spotkały się tak naprawdę dwa światy. Ja, widząca jakby spektakl oczami tancerza, czyli oczami ruchu, kroków, połączeń choreograficznych, i Łukasz, który, dla którego pantomima, dla którego właśnie pokazy cyrkowe, coś, co w ogóle do głowy by mi nie przyszło, że można w taki sposób zaprezentować kocie przygody, to on wpadał na te pomysły i łączyliśmy nasze wspólne patrzenie na spektakl w całość, co było czasem irytujące, na pewno dla każdego z nas, ponieważ inaczej na to patrzymy, ale koniec końców naprawdę doszliśmy do konsensusu i myślę, że wyszło coś szalenie ciekawego i że każdy widz, który przyjdzie na spektakl, znajdzie w tym spektaklu coś dla siebie. Magia teatru nigdy nie zastąpi tak naprawdę magii cyrku, ale można te dwa światy ze sobą połączyć, jak tutaj słyszymy. Jak w ogóle przygotowywali się aktorzy do tych spektakli?
Tu może odpowie Sandra. Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że ja wiedziałam, znam Sandrę Napierałę i Łukasza Banacha od dawna, współpracujemy od dawna. Ja wiedziałam, że połączenie tych dwóch osób będzie fantastyczne. I już wiem, że się nie pomyliłam. Natomiast jak wyglądały przygotowania, to zdecydowanie Sandra opowie szczegółowo. Jeżeli chodzi o przygotowania tancerzy, no to drogą prób, tak jak pani dyrektor Anna Niedźwiedź powiedziała na początku, odbyły się castingi, na których wybraliśmy obsady. Obsad mamy 3. No i później przystąpiliśmy do prób przekazywania, na których przekazywaliśmy choreografię. I tak przygotowali się tancerze. Natomiast akrobatami zajął się Łukasz Banach, o którym wcześniej wspominałam. I to on przygotowywał ich pod kątem tych zadań cyrkowych, tak kolokwialnie mówiąc. To będą podniebne jakieś akrobacje. I podniebne, i naziemne, i ekwilibrystyczne. No naprawdę zapraszam, bo warto. Warto, będzie dużo się działo na scenie, ponieważ no tak jak wspomniałam na początku, duet reżyserów jest wybuchowy, więc i mam nadzieję, spektakl będzie iście wybuchowy. Dobrze, ale drogie pani, ja myślę, że teraz należy wspomnieć jeszcze o muzyce, która będzie towarzyszyła tym dwóm spektaklom Ach te koty i Ach te koty nocą. I tutaj wielki ukłon w kierunku autora tej muzyki, Gabriela Kaczmarka, który jest kompozytorem o wszechstronnych doświadczeniach, bo i rozpoczynał od komponowania muzyki do filmu, do spektakli teatralnych, baletowych. Czym on się jeszcze zajmuje? Tak, dokładnie. No, Gabriel Kaczmarek to jest człowiek, bez którego ta szkoła i ten teatr na pewno nie wyglądałby tak, jak wygląda. Zresztą my wszyscy tworzymy team i bez jednej z tych osób to już by nie byłoby to samo miejsce. Ale faktycznie Gabriel jest bardzo wszechstronnym człowiekiem, wszechstronnym artystą, który się niczego nie boi i który jest genialny, jeżeli chodzi o współpracę. I tutaj na pewno Sandra może powiedzieć bardzo dużo, bo ja wiem z doświadczeń poprzednich lat bardzo długo, szukałam kompozytora, natomiast jak trafiłam na Gabriela, to było 5 minut mojej pewności, że to jest ta właściwa osoba i to jest człowiek, który słucha, tak? Nie tylko muzyki, którą komponuje, ale słucha ludzi. To może podkreślmy, na czym polega praca kompozytora, właśnie, który tworzy muzykę pod spektakl baletowy. I tu by trzeba było rozmawiać z wieloma kompozytorami. Ja mogę powiedzieć, że z wielu, których słyszałam i poznawałam, to często mam wrażenie, że oni tworzą dla siebie, a później reżyser czy choreograf musi dostosować sobie dać tym radę i dostosować. Natomiast faktycznie Gabriel by tutaj więcej powiedział. Natomiast tworzenie muzyki do spektakli baletowych czy w ogóle pod ruch, to jest zupełnie inne myślenie o muzyce niż na przykład muzyka do filmu, czy nie wiem, czy koncert, tak? To są zupełnie różne rzeczy. I jeszcze style, które wprowadzamy, tak? Bo no, repertuar naszego teatru jest bardzo bogaty, od Alicji w Krainie Czarów, Królowej Śniegu, gdzie jest muzyka pisana na orkiestrę symfoniczną, poprzez większą taką swobodę, którą już sobie pozwalamy w Teatrze Kortike, czyli no, w tym przypadku na przykład takie muzykalowe podejście broadwayowskie. To są zupełnie inne utwory muzyczne, natomiast Gabriel uwielbia wyzwania i przede wszystkim z nami rozmawia i on wie, jaki ruch przewidział choreograf i jak do tego napisać muzykę. To jest cały czas współpraca i dlatego to tak świetnie wychodzi. To znaczy my jesteśmy bardzo zadowolone, tak? Ja przez tyle lat zachwycona jestem tym, co Gabriel pisze. Uważam, że ta muzyka wyszła genialnie i naprawdę Broadway by się nie powstydził tych utworów. Natomiast no tutaj ta współpraca, o której Sandra już wcześniej mówiła, jest świetna, bo to jest po prostu pisane pod ruch. I za chwileczkę zaprezentujemy malutki fragment muzyczny pochodzący ze spektaklu Ach te koty? Autorstwa Gabriela Kaczmarka. Proszę posłuchać.
kultury. Ach, proszę Państwa, i moglibyśmy jeszcze słuchać i słuchać muzyki skomponowanej do spektakli Jachty Koty nocą autorstwa Gabriela Kaczmarka. Ja bardzo dziękuję panu Gabrielowi, bo wiem, że to było trudne zadanie móc podzielić się z tą muzyką przed samą premierą. A pani Sandra, kiedy słuchałyśmy tej muzyki, powiedziała, że z panem Gabrielem pracuje się perfekcyjnie, idealnie. Fantastycznie, idealnie. Strzał w dziesiątkę. Tak, myślę, że, ja życzę każdemu artyście, choreografowi, reżyserowi takiej współpracy, jaką miałam przyjemność odbyć z panem Gabrielem Kaczmarkiem, ponieważ polegała ona na tym, że po tym, jak stworzyliśmy treść spektaklu, opracowaliśmy jakby przebieg historii, którą chcemy zaprezentować naszym widzom, spotkaliśmy się z panem Gabrielem Kaczmarkiem i przekazaliśmy mu jakby tą treść. Powiedziałam mu o tym, jak to widzę w ruchu, co chciałabym tam pokazać, jakie to są emocje. I on pani wysłuchał? On powstała wysłuchał, muzyka. Tak, i co niesamowite, potem przyszedł z muzyką i to było to. To było właśnie to, czego chciałam, to jak sobie to wyobrażałam, więc naprawdę współpraca, jeżeli chodzi o formę artystyczną, jest cudowna, Pani dyrektor, tylko pogratulować tak doskonałego zespołu. Bardzo dziękuję. I po raz pierwszy też w historii pani teatru niedługo będziemy mogli zobaczyć dwie wersje jednego widowiska, bo mówimy tutaj o spektaklu Jachty Koty i ten spektakl przeznaczony jest dla widzów młodszych, najmłodszych. Dzieci, ich rodzin. A ta najstarszy, dla najstarszej publiczności spektakl Jachty Koty nocą. Czym one się różnią? To znaczy w ogóle my się lubimy bawić, tak? Wymyślać, bawić, robić różne wyzwania sobie i widzom. I stwierdziliśmy, że, zresztą to jest opinia widzów, że nasz teatr jest bardzo przyjemny, kameralny i chcieliby się tam spotykać ludzie również wieczorową porą, bo do tej pory graliśmy. No, nasz teatr zawsze będzie dla rodzin z dziećmi i to jest moja największa satysfakcja. Natomiast faktycznie któregoś wieczoru wyobraziłam sobie, że przychodzi na przykład taka para na przyjemny wieczór we dwoje, no i chcieliby przyjść na spektakl bardziej romantyczny, no bo spektakl jest o miłości, między innymi również. I zastanawialiśmy, jak połączyć spektakle dla rodzin, dzieci i osób takich właśnie zakochanych. No i mam nadzieję, że nam się to udało. Ja również. Tak, właśnie, te spektakle się różnią estetyką, czyli nie zaprosilibyśmy dzieci młodszych niż 15 lat, on jest lekko frywolny, można tak to nazwać. Idealnie. Natomiast my się też cieszymy, że powstał taki musical, trochę kabaret, czyli styl, który jest mało wykorzystywany w kontekście właśnie spektaklu dla dzieci. No bo to się nie kojarzy, musical może w taki broadwayowski, na przykład Król Lew jest musicalem, no to oczywiście jak najbardziej jest on przeznaczony dla dzieci. Natomiast jak już jedziemy chociażby do Paryża, prawda, do znanego Moulin Rouge, czy do Lido, no nie są to spektakle dla dzieci. Natomiast stwierdziliśmy, że możemy zrobić taki kabaret troszkę, tak? Pod kątem dzieciaków, żeby poznawały inną estetykę, inny rodzaj ruchu, inne podejście do tańca. Wydaje nam się, że to się udało. Zobaczymy, czy dzieci to kupią, w sensie takich emocji. Ale czy dorośli to kupią. Czy dorośli to kupią, to tak, właśnie, bo to też jest zupełnie inne podejście do kabaretu. No bo jednak biorą też udział w tym spektaklu Koty nocą dzieci. Są tam te dzieci. Ale jako myszki. Jako myszki, tak, dokładnie. Wisienka na torcie. Także faktycznie no, można powiedzieć, że wszyscy twórcy świetnie się bawią i my zawsze, ja zawsze mówię, jeżeli nam się to podoba, to mamy nadzieję, że naszym widzom też. No i do tej pory tak było, także trzymamy kciuki, żeby i teraz wszyscy wyszli uradowani. No ten teatr ma cieszyć, bawić, ma dawać pozytywne emocje. O to chodzi w Teatrze Kortika. Różnica będzie też widoczna w kostiumach? Bardzo tak, mocna tak, różnica? W kostiumach tak, zachowaliśmy styl, klimat, kolory, barwy podobne.
Natomiast są różnice w kostiumach. Ja zawsze zachęcam widzów, żeby właśnie przyjść sobie parę razy na spektakl, bo po pierwsze... Za każdym razem odnajdziemy coś nowego. Za każdym razem i naprawdę widzowie, którzy są z nami już wiele lat, wielokrotnie mówią, ojejku, byłam trzeci raz, a w zasadzie to co, wy nowy spektakl zrobiliście? Nieraz naprawdę mam takie pytania. Ja mówię, tak, oczywiście odświeżony. Zawsze jest coś świeżego, bo nasz teatr jest bardzo żywy i my lubimy modyfikować, zmieniać charakteryzację, kostium, dodawać jakiś element choreograficzny, czy tak jak w cyrku, zmieniać numery. Tak? Dzisiaj mamy na przykład akrobatyka aerial na kole, a jutro się tam znajdzie jakiś inny rekwizyt. I o to chodzi, żeby teatr cały czas żył. Mhm. Ja jestem też ciekawa, jak się robi w ogóle teatr dla dzieci. Ja jeszcze chciałabym dodać tutaj, że w naszym teatrze mamy widownię z trzech stron. I przy tworzeniu spektaklu Ach, te koty, skupiliśmy się z Łukaszem Banachem na tym, żeby zaspokoić każdego widza. Tak naprawdę każdy widz, w zależności w którym sektorze usiądzie, zobaczy co innego. Ponieważ często korzystamy z tak zwanych trzech perspektyw, czyli coś innego dzieje się na początku sceny, coś innego w środku i coś innego pod horyzontem. Dlatego, tak jak powiedziała właśnie pani dyrektor Anna Niedźwiedź, zapraszamy widzów, żeby przyszli kilka razy, bo naprawdę nie stracą czasu, a zawsze znajdą coś nowego, coś innego. I żeby zawsze siadali w innym miejscu. No tak, to jest bardzo ważne. Dobrze, a jak się robi teatr dla dzieci w takim razie? Jest to wyzwanie, tak? Bo jakby dzieci teraz dorastają w takim świecie wielobodźcowym. Mhm. I bajki, i zabawki, wszystko, z czym się spotykają, jest nasycone bodźcami, więc stworzenie spektaklu dla dzieci nie jest łatwym zadaniem, ale jest dużym wyzwaniem, a w naszym teatrze lubimy jakby doskakiwać wysoko do poprzeczki. Więc robimy co w naszej mocy, żeby zaspokoić nawet najmłodszego widza. No i też okres skupienia uwagi u dziecka jest krótszy niż u dorosłego widza. Tak, i to jest coś, co ja uwielbiam robić podczas spektaklu, czyli schować się gdzieś z tyłu na widowni i obserwować najmłodszych. To jest dla mnie największa przyjemność, dlatego że reakcje takiego malucha, my mamy półtora roczne dzieci u nas w teatrze, rodzice zakładają już w Poznaniu, że będą edukować dzieci zaczynając od naszego teatru i się nie zawodzą, bo wszystkie spektakle trwają godzinę zegarową. I proszę mi wierzyć, że te maluchy wytrzymują to jest złe słowo, one są zafascynowane, często tańczą, często oglądają z otwartą buzią. Ja myślę, że też tą magią jest fakt, że na scenie widzą może swoich rówieśników, to bym przesadziła, bo nie mamy półtora rocznych dzieci na scenie, ale no mamy dzieci na scenie, a to jest zupełnie inna percepcja, myślę, jeżeli dziecko ogląda dziecko, które jest jeszcze fenomenalne na tej scenie, to dodatkowo. Natomiast też bliskość sceny jest bardzo dobrym początkiem wychowywania pokolenia widzów, bo to daje zupełnie inną energię. Trudno się skupić dziecku w dużym teatrze, kiedy ma duży dystans pomiędzy sobą a sceną, bo jest dużo innych bodźców dookoła. A u nas jest wrażenie, że ten widz jest na scenie. To jest zupełnie inne poczucie. Mhm. I pani dyrektor, i teraz najważniejsze pytanie. Czy my jeszcze dostaniemy bilety na te spektakle? Biletów już nie ma, ale można się starać i zapisywać na listę rezerwową. Nasz pan, który pracuje w biurze obsługi widza, jest niezwykle cierpliwy, uprzejmy i cudowny i próbuje połączyć osoby, które na przykład dzwonią, mówiąc, że niestety nie przyjdą, no bo mają kwarantannę. Czasy są niełatwe. My staramy się po prostu wypełnić tą lukę i te bilety wykorzystać, więc zdarzają się, dzisiaj było dużo takich telefonów, dzisiaj był taki dzień, oj, nieciekawy, jeśli chodzi o ilość osób, które się na kwarantannie znalazły, ale no bilety znalazły w sekundzie swojego nowego nabywcę. No to proszę dzwonić w takim razie w sprawie biletów i proszę też śledzić repertuar Teatru Kortike. Ja panią pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymam mocno kciuki przed jutrzejszą premierą. Nie dziękuję. Chociaż nie wiem, że będzie wszystko doskonale. Proszę państwa, moimi gośćmi były pani Anna Niedźwiedź, dyrektor Teatru Kortike w Poznaniu oraz dyrektor kreatywny spektaklu Ach, te koty i Ach, te koty nocą oraz pani Sandra Napierała, reżyser i choreograf w spektakli Ach, te koty i Ach, te koty nocą. Pięknie dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.